No, jeszcze zdążyliśmy dzisiaj założyć kabinę z chłopakami. Dziękuję bardzo za pomoc, bo co we trzech, to we trzech, także jakoś poszło. Teraz jedyne co, to muszę ją dokładnie przykręcić, oczyścić te wszystkie takie spawy, duperele, to co tu jest niepotrzebne, wyrzucić z niej, dokręcić, pozakładać wszystko porządnie, bo ona jest tylko tak założona, żeby po prostu była, żeby można było przyjechać pod dom. No i teraz jedyne co, to będzie trzeba właśnie, o tu widzicie, odkręcić te dwa tu wzmocnienia od błotników, bo tutaj przeszkadza to. Także to zdejmę, zaraz ta blacha dojdzie do tego, pouzupełniać, poprzykręcać to, gdzie ma być do przykręcenia, będę pewnie kombinował, bo tam jeszcze mam trochę tych rzeczy. No ale już kabina siedzi, teraz ją tylko doszykować jak trzeba. O, tu widzicie, bo tu też był tur do niej przyspawany, także tutaj to obetnę. No i co jeszcze, są tutaj te dwie lagi takie do tego tura, także tylko trzeba będzie przednie ramię założyć i wtedy będzie ok, ale to też dużo pracy. Zobaczymy, tu widzicie, tu były jeszcze, to trzeba będzie wykręcić, wywalić, bo tu był ten stopień. No i troszeczkę, mówię, podszykować. Jedyne co, słuchajcie, to mam problem z tym, z zamkami teraz, bo jak wkręcę zamki, to mi nie wchodzą biegi. I co zauważyłem, to, no wyłaź. O, ten jest taki, zobaczcie. O, a tego, a ten jest taki, o, i on jest dłuższy. No i teraz kwestia w tym, że nie wiem, jakoś się pozamieniać czy co, ale jak ich nie wkręcę, to mi rozwali tutaj te gniazda. Jak je wkręcę, to nie wrzucę żadnego biegu. Jaki macie pomysł, powiedzcie mi? Bo ja tak myślałem, żeby pod spód po prostu wkręcić nakrętkę jakąś, żeby on więcej wystawał i tyle. No ale nie wiem, zupełnie nie mam pomysłu na to. Bo nie wiem, czy taki gwint w ogóle dostanę, czy to jest taki zwykły gwint, czy coś innego. Dobra, w każdym razie trzeba się zabierać za kabinę, oszlifować. Aha, najpierw tura jeszcze oszlifować, bo zobaczymy, może go damy radę zrobić, żeby był jakoś tam wyglądał. Dobra, to tyle. Trzymajcie się. Cześć. Witajcie. Dzisiaj akcja tur. Rozkręcam go. Tu już zdjąłem ten wąż jeden długi. Nie wiem, czy on się będzie nadawał do czegoś, ale przedmucham go. Zobaczymy, może się oczyści. Rurka, trzeba będzie ją tam zamontować. Zobaczymy, tu widzicie pęknięcia takie. O, to wszystko idzie do spawania, bo niestety nie ma takiej ramy, a z tego co słyszałem, no to jest to jedna z lepszych ram, bo przy tych nowych, tak mi właśnie powiedział kolega, pozdrawiam serdecznie, mówi, że ciągniki pękają, bo one źle są montowane, natomiast montowany ten jest od początku do końca do zwolnicy i on praktycznie spina cały ciągnik tam, że nie ma co się stać. Jedna część odkręcona już, będzie zaraz czyszczenie, będzie, słuchajcie, szlifowanie tam gdzieś, tak żeby to wszystko pokazać, te wszystkie uchybienia takie, widzicie, pęknięcia i tak dalej, także to oszlifuję tak, żeby było elegancko. Tu zostawię to, nie będę tego odcinał, bo to już ten, kto będzie spawał, to sam dojdzie do wniosku, czy to ścinać, czy nie. Tutaj widzicie też takie wzmocnienie, też nie będę tego ruszał. Co to jest, jakiś ceownik, taki kątownik, nie wiadomo co. No nie będę ruszał, tutaj widzicie, to pójdzie do oczyszczenia, oszlifowania. Także przygotuję tego tura w takich elementach i spawacz będzie wiedział, co ma z tym zrobić. Ja mu się tutaj w tą robotę absolutnie wcinał nie będę. No i tylko teraz szykujemy, będzie odwracanie tura. Tutaj tych, widzicie, klucz udarowy to jest jednak bardzo pożyteczna sprawa, polecam wam. Naprawdę, bez tego to byłoby trochę kiepsko. Teraz trzeba będzie tylko odjechać. No oczywiście rurka, bo bez rurki to nie da rady. Tu zobaczcie, jeszcze pokażę wam śrubę, jak ona po prostu wyjechana, bo to było, latało wszystko. I tutaj ścięło ją konkretnie. Także odkręcę tutaj zaraz tą poprzeczkę z drugiego ramienia i szlifierka i czyszczenie. No, mam nadzieję, że będzie wszystko widać. Rękawiczki.
klucz. Tutaj 24. O kurczę. Ten to trzyma jak nie wiem co. Nie, ten nie pójdzie. Trzeba będzie rurkę brać, a to... Też nie. Dobra, to pójdzie z rurką. Jak nie chce iść tak, to... To pójdzie na rurce. Najpierw jeszcze... Jeszcze to, bo może... Albo nie będę się zmęczył. Najpierw to jeszcze tu. O, tylko żeby za głęboko nie wcisnąć. O ty, patrz! A, puściła. A już myślałem, że jej nie złapię tutaj. No dobrze jest. Teraz już powinno kluczem pójść. O, pyk. Jest jedna. Zobaczymy, czy druga pójdzie. Nie. Nie chce pójść. No to znowu. Na tak zwaną wagę. O nie. To jest za małe. Czyżby się obróciło? Czyżby się obróciła? No chyba tak. No to będzie teraz wobec tego cięcie, bo tu... Tutaj to nic nie wymyślę. Tak, obraca się. Chyba, że jeszcze z tej strony. Nie. Dobra, to będzie trzeba tutaj uciąć ją jakoś. Aha, no i jeszcze tutaj te przewody. A gdzie tam, kurde? Może chociaż ten. No nie chcę, popatrzcie, no. No przecież taki wąż to jeden stówek kosztuje, to trzeba poszanować trochę. Dobra, coś będę kombinował. No słuchajcie, tur rozebrany. Teraz szlifuję tutaj już jedną część. Jeden element, ten środkowy. Poprawiłem, odciąłem to niepotrzebne. Tu widzicie takie pęknięcia. On jest wygięty dodatkowo jeszcze, jak zobaczycie tak go z góry. O. To on ma taką łódkę. No ale to już chłopaki tam zrobią to, co trzeba, żeby było dobrze.
materiał ogólnie ten jest zdrowy, tutaj z wyjątkiem właśnie tych rzeczy, że to tam nieźle rwali, ale no ale na razie nie ma innego po prostu, żeby kupić, więc robię to, co tu jest najgorzej, słuchajcie, no to jest taka tutaj rzeźnia, że sobie tego trudno to wyobrazić, to było na szybko robione, nie wiem jak i co, i teraz nie wiem, czy to po prostu odciąć, ale czy to się w ogóle da w tej chwili odciąć, to ja nie wiem, bo tu jest nasmarkane straszliwie i tutaj ten element po prostu dokupić od czegoś, ale myślę, że to by się dało dokupić i po prostu wspawać to na nowo, bo tam od tamtej strony ja patrzyłem, nie wiem, czy to widać, jest w ogóle tego nieprzyspawane, niezłapane na tej stronie. No i co? Tutaj takie widać grube, potężne spawy. To będę robił, zaraz szczęśliwo, tu kawałek jakiegoś lemiesza przyspawany. Tu słuchajcie, jest kątownik albo ceownik, chyba przyspawany go zaraz odetnę, bo tutaj pękło im też w tym miejscu i widzicie tu. I to po prostu odetnę, chłopaki to po prostu wyszlifuję, to chłopaki to ładnie zrobią. I będzie elegancko. To nie wiem, czy to było, czy nie było. Sami to po prostu odetną albo zobaczę przy montażu, czy to się da. Czy to, jeżeli nie będzie potrzebne, to odetnę oczywiście. No i to jest z tej strony. Drugi tam leży. Nie będę na razie pokazywał, o co chodzi. No ale tak wygląda ta robota. I trzeba się z tym uporać. No, tarcza zmieniona. Szykujemy się tutaj do tych smarków, żeby to wyciąć wszystko, wyszlifować, a potem no po kolei z tej strony wszystko ogolę, potem odwrócę i z drugiej strony. Nie ma innego wyjścia, trzeba go doprowadzić.